Hare Krishna, jest potrzeba założenia Varnashrama College'u. Prabhupada chciał, żeby przy każdym centrum Hare Krishna był Varnashrama College. Obecnie jest wielki niepokój z powodu pandemii i teraz nawet po wyborach. Jest niedowierzanie, nieufność, jest wielki niepokój. Ci, którzy są wybierani, postrzegani są jako złodzieje, oszuści. Dlatego potrzebne jest wykształcenie prawdziwe, duchowe. Wykształcenie społeczeństwa, ale też potrzebny jest porządek ustanowiony przez Krysznę. Pan Sri Krishna zaprowadził Varnashrama dla ludzkiego społeczeństwa i dopóki wszyscy tak jak teraz są trzymani jak psy i koty, to wykształcenie, jakie jest dawane, jest niskiej klasy dla psów i kotów. I dlatego potrzebne jest prawdziwe wykształcenie, poznanie indywidualnej darmy każdej osoby. Po to, żeby osoba była spokojna, osiągnęła spokój, praktykując pewien rodzaj ścieżki, jeżeli chodzi o Varnashramę, jest to pewien rodzaj karmy, taką karma jogę, od czegoś trzeba zacząć. Karma, gyana i bhakti. Tak naprawdę można przejść od razu do praktyki bhakti, jednak w rozwoju duchowym poszczególnie się trzy: karmę, gyanę i bhakti. I właśnie Varnashrama, warny są zależne od guru, które wyznacza karma dana, wypracowana w poprzednich życiach i również teraz pracujemy sobie karmę na przyszłość. Więc to, jakie będziemy kultywować guny natury, też sprawią one to, że będzie reakcja podobnej, oddziaływanie na świadomość. Więc należy odpowiednio na swoim poziomie poznać takie uwarunkowanie i dostosować się do natury materialnej, tak właśnie w siłach, jakich jesteśmy uwarunkowani, lub poznać przez tą praktykę dojść do tego, że tak naprawdę jesteśmy duszą i nie mamy nic wspólnego z tym materialnym ciałem i uwarunkowaniami, które oferuje nam materialna natura w tym materialnym świecie. Więc zakładam tą grupę Varnashrama College'u do tego, żeby kultywować ten temat. Wszystkich zapraszam do tego, żeby aktywnie uczestniczyć i próbować
zbliżyć się do tej wiedzy, żeby pomóc sobie i innym w tym, żeby zaprowadzić taki porządek, też spokój na świecie. Jeżeli każdy wewnętrznie się skupi i pokona te sprzeczności, jakie wynikają ze świata, tak jak właśnie w Gianie, postrzega się pewne sprzeczności, dlatego jest takie postrzeganie neti-neti, czyli impersonalistyczne. Więc tak naprawdę my jesteśmy tutaj w tym świecie, który jest odbiciem świata duchowego i powinniśmy poznać tę prawdziwą rzeczywistość świata duchowego, żeby zrealizować czym jest ten iluzoryczny świat, że jest tylko odbiciem i dlatego poznanie energii duchowej, która kieruje, popycha energię materialną, jest istotne, żeby poznać też naturę materialną. To, że tutaj wszystko tak naprawdę działa w oparciu o pewną mechanikę, która w świecie duchowym jest służbą oddania, a tutaj w materialnym świecie również ta mechanika występuje i też zawsze widzimy, że wszystko opiera się na służbie. Jakąś służbę wykonujemy dla kogoś, coś robimy, ale tak naprawdę ostatecznie wszyscy na platformie duchowej są sługami jednego najwyższego, absolutnej prawdy, najwyższej osoby Boga, Pana Śri Kryszny. Taka jest filozofia świadomości Kryszny. I my jako integralne dusze jesteśmy pełni wieczności, wieczni, pełni wiedzy i szczęścia. Taki na platformie duchowej, do której powinniśmy dojść, do czystej służby oddania. Ale tutaj w materialnym świecie przynajmniej powinniśmy się trzymać na poziomie guny dobroci, brahmini właśnie reprezentują ten poziom guny dobroci, ale również system wedyjski albo bramiński to jest właśnie Varna Shrama Dharma i tak naprawdę uregulowanie i cały porządek, jaki jest w tym społeczeństwie, również można zharmonizować te inne guny i odpowiednio wszystko może być zaangażowane w służbę. Nawet guna ignorancji, pasji, dobroci, kiedy jest uregulowana, zostaje właściwie takim bardziej bliższym nam takim spokojowi umysłu. I każdy na każdym etapie jakichś obowiązków warn może właśnie dostąpić tego spokoju i przez ten spokój zbliżyć się do duszy najwyższej, która jest w sercu każdej żywej istoty i która jest Panem Dharmy. Więc należy odnaleźć swoją prawdziwą Dharmę i w ten sposób kroczyć drogą postępu. Tak właśnie Aryjczycy, czy my jako indoeuropejskie
Również jesteśmy postrzegani według tej wiedzy, według tego, co Prabhupada nauczał. Mówił, że jesteśmy właśnie arycikami, czyli Arian znaczy postępowy. Dlatego ta świadomość Sanatana Dharmy, czy właśnie Varnashrama Dharma, w przypadku wielbicieli Devi Varnashrama Dharma, jest boska, skupiona na najwyższej osobie Boga Dharma. Są też inne dharmy, Asurik Varnashrama, ale tutaj będziemy generalnie skupiać się po prostu na Varnashrama Dharmie w ramach takiego nauczania pomostowego. Też nie chodzi tutaj o ruch Hare Krishna i sam, tak jak tutaj reprezentuję, chociażby ubiorem właśnie Brahmacharina czy Vaishnavy, Vaishnava Tilak, ruch Hare Krishna, ale jednak tutaj będziemy się zajmować Varnashrama Dharmą, czyli czymś też poza w ogóle ruchem, poza jakąś instytucją taką z tym związaną, tylko skupiać się na tym, żeby odnaleźć swoje takim oryginalne zajęcia czy poziom, takie inklinacje, które pozwalają nam spełniać któryś z czterech czynności i czterech warn braminów, kshatriów, wajsiów lub śudrów. Także dziękuję za wysłuchanie i zapraszam. Hare Krishna.